Koronawirus nie tylko... Dokładnie, powinien powiedzieć, chiński komunistyczny wirus albo wirus komunistycznej partii Chin nie tylko obnażył słabość naszego państwa, przede wszystkim nieprzygotowanie służby zdrowia, głupotę czy sabotaż wierzących. Ta próba obnażyła też głupotę stylu naszego życia. Zobaczcie, teraz praktycznie sport nie istnieje. Ile miliardów szło na sport? Ile czasu ludzie spędzali w ten sposób, emocjonując się różnymi rzeczami? Sportowcy ci, szczególnie z dyscyplin popularnych, jak piłkarze czy jakieś pokrewne dziedziny, no byli wręcz jak gwiazdy zarabiające miliony dolarów. Teraz pies z kulawą nogą nawet nie obsika im nogawki. Nie ma tego, nie? Podobnie wielkie gwiazdy filmowe, całe Hollywood się zapadło. Warto pomyśleć, czy to rzeczywiście są nieodzowne dziedziny naszego życia? A zobaczcie, jednocześnie, na przykład już w Europie Południowej, gdzie zaczęły się zbiory, czy w Niemczech szparagi, nie ma ludzi do roboty. Nikt nie chce się schylić i podnieść z ziemi tego, co się urodziło. Bo wielcy panowie byli przyzwyczajeni, że niewolnicy z Polski, z Rumunii czy z Afryki przyjadą i im wyzbierają. Wow, teraz nie ma. Teraz może jednak trzeba by się pochylić. Trzeba by zrozumieć, że to nie tylko rozrywka, nie tylko zabawa na tablecie, smartfonie czy na PlayStation. Życie to jest ciężka praca. Warto myśleć, co jest ważne, i w to inwestować. Warto te rzeczy, które są nieważne, odrzucać albo przenosić je na jakiś tam koniec naszej listy zadań. Warto się zabezpieczać, warto mieć zapasy, warto mieć jakieś źródło dla siebie, także pożywienia, kawałek ogródka, modne się kury, jajka, wszystko wraca do normy, panie dziejku. Chwała Bogu.